No i miało być łatwe i szybkie skręcanie z samego rana, ale niestety nie udało mi się tej śruby od tak dokręcić, więc musiałem po prostu przesunąć wieżyczkę na tyle, ile się dało. Już trochę mi się udało skręcić, ale jeszcze nie do końca. Teraz muszę obrócić wieżyczkę, zdjąć siłownik tutaj. Jeszcze jeden seger mi został do zdjęcia. I dokręcić to na maksa, ile się da, i mieć nadzieję, że to wystarczy. Także taki początek dnia mamy. Miałem wcześniej zaczynać orać, zacząłem o 6, przesmarowałem, zabrałem się za to, ale niestety nie da się tego skręcić w momencie, kiedy wieżyczka jest na siłowniku, bo idzie wtedy zbyt duże ciśnienie na to, no i nic się nie da z tym zrobić. No ale trudno. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś pół godziny, godzina uda mi się to dokręcić, złożyć i będzie można się wziąć z powrotem za oranie. W porządku, udało się to ogarnąć. Dłużej się zeszło niż się spodziewałem, ale to w sumie norma, zawsze tak jest. Ale już wszystko złożone, poskręcane. Mam nadzieję, że będzie się ta krętka trzymała. Skręciłem ją na tyle mocno, ile byłem w stanie po prostu z tej pozycji to zrobić. Nie wiem, czy to jest jakaś typowa bolączka tych pługów, czy o co chodzi, czy ktoś z Was w ogóle miał styczność z takim pługiem. To jest Ferdeland ES110. No i nie wiem, o co chodzi, dlaczego to się taka sytuacja stała, dlaczego ona się tak rozkręca. To jest założony nowy stworzeń, znowu nakrętką, znowu podkładką. Poprzedni był wklejony na klei, było w porządku, tyle że pękł po prostu. Tam jak kolega orał na wiosnę. Teraz jest założony ten nowy stworzeń, no nie wiem. Nie wiem, dlaczego to się rozkręca. Coś jest nie halo. Następnym razem jak mi się to rozkręci, chociaż mam nadzieję, że nie będzie miało to miejsca. Trzeba to znowu na klej skręcić, nie ma innego wyjścia. Niemniej na razie nie ma co się tym przejmować, tylko jadę na pole. I trzeba kończyć tą orkę 3 godziny w plecy z czasem. No ale nic na takie rzeczy nie jesteśmy w stanie poradzić niestety. Tak więc w porządku, jak widzicie, ja orzę, pług skręcony, wszystko tak jak trzeba. Już jestem tutaj na końcówce tego pola, już jedną poprzeczkę mam ciachniętą, teraz wyoruję sobie taki tutaj delikatny klinek, jest strasznie twardo. Maszyna ma dosyć ciężko, ja też z prędkością nie szaleję, żeby tutaj niczego nie uszkodzić. Najgorsze jest to, że miejscami jest twardo, w innymi miejscami twardo nie jest i raz ten pług w ziemię wchodzi wspaniale, raz go trzeba opuszczać bardziej, głębiej. Tak jak na przykład tutaj, najgorsze są miejsca oczywiście tam, gdzie są ścieżki technologiczne, bo tutaj najbardziej, najtwardziej jest po prostu. A powiem Wam szczerze, że tak twardej poprzeczki to ja już dawno nie widziałem, już kończę tutaj ten kawałek, właśnie ostatnia poprzeczka mi została. I miejscami jest tak twardo, że się serio obawiam, czy ten pług się nie podda. Ale na razie się nie poddaje, więc jest dobrze. Poranna naprawa przebiegła pomyślnie, ponieważ nie rozkręca się na razie ta nakrętka, odpukać i oby się nie chciała nam rozkręcać. Już mamy godzinę 16:20. To jakieś dwa przyjazdy mi zostały na tej poprzeczce, więc też nie jakoś tam strasznie dużo. I będziemy się przenosili naprzeciwko na kolejny, ostatni tutaj kawałek i jednocześnie największy. Zobaczcie, co się dzieje. Ugina się pierwszy korpus strasznie, a jak go podniosę w płyce, to pług wychodzi z ziemi. Nie wiem, kiedy to było ostatni raz orany, nie wiem, czy to w ogóle ma na to wpływ, ale no ale jest ciężko. W kombinacjach nie będzie to idealnie wyorane, ale robimy, co jesteśmy w stanie zrobić, nie ma co tutaj też zbytnio kombinować, bo czasami to jeszcze można przekombinować na zbyt. No ale tutaj co, na maksa opuszczony, a on się nie zagłębia. Masakra. Ciekawe, czy to coś pomoże, to wyoranie tutaj. No ale to naprawdę ciężka ziemia. Nie wiem, czy to jest tak zjeżdżone na tej poprzeczce, czy cholera wie co. Miejscami było twardo na tym polu, ale tutaj to już jest ewenement. On uprawiał, wiedział, gdzie jest twardo, mógł tutaj uprawić
więcej tym klasem, ale to... Coś mi nie dziwi, no. Kurde, no nie wyłożę to. Szybciej to nie ma sensu w ogóle. Patrzcie, co się z pierwszym skibą dzieje. No jest masakr. Jeśli to pole naprzeciwko będzie takie samo, to oranie nie będzie miało sensu, ale mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Takie są poniekąd skutki uprawy bezorkowej. Bo nawet jeśli się uprawa bezorkową prowadzi, to powinno się to dosyć głęboko penetrować głęboszem. A my tutaj takiego typowego głębosza nie mamy. Ponieważ ten TWB nie robi aż takiej roboty, ponieważ aż tak bardzo się nie zagłębia. Nie wiem, czy też tutaj by się nie lepiej spisał zwykły puk ze zwykłymi zabezpieczeniami. Albo bez zabezpieczeń, klasyczny po prostu. No ale z drugiej strony cholera wie, że to pod takim oporem by się coś nie chciało złamać, ale to takie moje tutaj gdybanie. No te dwa poprzednie pola były spoko na całej powierzchni, a tutaj jest jak jest. Ale wyjechaliśmy już z tego rogu już 7 na godzinę i się orze. Orze się spoko, no ale jak kończymy to i przenosimy się później tutaj naprzeciwko, zobaczymy jak to będzie szło. Mam nadzieję, że dobrze. Głos trochę odzyskałem, więc to też jest jakiś tam plus. Jest to trochę zabawy na skupieniu, ale wykorzystując moment i fakt, że mam przebłysk pamięci, teraz chciałbym do was prośbę wystosować. Jak już oglądacie ten film, a skoro oglądacie, to jest to dla was zapewne jakaś interesująca treść, więc dajcie lajka, komentarz, subskrybuj. Please, Sagar Para. Kurwa. Zasubskrybujcie kanał, proszę. Dacie jeszcze dzwoneczek pod filmem, żeby powiadomienia wam się wyświetlały. I mało tego, żeby też osoby, które subskrybują, mają dzwoneczek, żeby dały znać, czy za każdym razem przychodzi wam powiadomienie o nowym filmie, ponieważ dostałem tutaj od moich przyjaciół takie informacje, że mimo tego, że mają taki dzwoneczek kliknięty, to powiadomienie im nie przychodzi, więc jestem ciekaw, jak to wygląda, czy to YouTube w jakiś sposób tych wyświetleń po prostu nam nie ogranicza. Także fajnie by było, jakbyście dali znać. Ależ to jest ciężko, orka, słuchajcie. No ale nic, powoli, bez pośpiechu. Jakoś to dokończymy i trzeba mieć tylko nadzieję, że ten kolejny kawałek nie będzie taki tragiczny i będzie można coś tutaj troszeczkę z czasem nadrobić. Bo na razie to możemy dosyć wolno, żeby to niczego nie uszkodzić. Zobaczymy, to niekiedy kilka metrów robi naprawdę dużą różnicę względem tego, jak jest twardo. Ale to nie ma co gdybać na ten moment, tylko zobaczymy. No i jest dokładnie tak, jak wam mówiłem, nieraz kilka metrów różnicy między jednym polem a drugim, kilkanaście. Jest zdecydowanie lepsza ziemia, jak widzicie, ja już się przyniosłem na tutaj, na ten drugi kawałek. No i tutaj jest zdecydowanie lepiej, sami możecie zobaczyć po ziemi, jaka fajna, sypka ziemia. Taka delikatnie glinkowaty kolor podchodząca. Oby cały ten kawałek był taki. Wiadomo, na ścieżkach jest gorzej. Możecie zobaczyć, tutaj była ścieżka. To było bardziej twardo. Co prawda ta ścieżka jeszcze była zrobiona agregatem, więc zobaczymy, jak będzie z pozostałymi. Ale jakoś powoli się wyorze i będzie wszystko git. Jeszcze menadżer mnie wcześniej na polu odwiedził, mówił, że zajebista robota, wychodzi po tym pługu, że jest git. Nie ma co psuć, więc super. Godzinę mamy
18 z groszami, nie wiem do której dzisiaj położymy. Paliwa jeszcze mamy pół zbiornika, więc na dzisiaj to raczej wystarczy. Może po zakończeniu roboty już sobie zatankuję na jutro. Zobaczymy, dzisiaj jakoś mam, jakoś mnie korci, żeby dłużej powalczyć, ale to też nie będę gdybał. Maszyna chodzi, odpukać wszystko jak trzeba, więc można śmigać. Mówiłem, że trzeba to będzie uprawić, mówi, że coś będziemy kombinować. Bo raczej w tym tygodniu jeszcze kosić nie będziemy. Może gdzieś pod koniec, w sumie jęczmień jary, a mówi, że do pszenicy jary jeszcze jest 10 dni, więc kurczę, przyszły tydzień też będzie luźny. Nie będzie aż tyle rzeczy do roboty. Mam nadzieję, że ja coś tam będę miał w polu do roboty, to byłoby super. Żeby nie musiał chodzić, szukać sobie zajęcia. Przyspieszyłem sobie teraz do 8 na godzinę. Tak optymalnie, szybciej nie ma co. Mi się zbytnio tutaj nie zużywało. Powiedziałem, że trzeba kroje nowe zamówić. Bo te już są blisko swojej granicy. A wymienialiśmy w zeszłym roku kroje, ale kroje się zużywają najbardziej. Nawet bardziej od dłut. Wyłączyłem nawiew, żeby nie dmuchało, żeby był lepszy dźwięk. No to automatycznie się gorąco zaczyna robić w kabinie. Tam w oddali Lexion smutny stoi, zostawiony na środku pola. A i przystawka do kukurydzy przyjechała, słuchajcie, do Lexiona. Kilka dni temu, w zeszłym tygodniu. Akurat dzień potem, jak ja poleciałem na urlop do Polski, co najlepsze, kierowcą był Polak, bo przystawka przyjechała z Polski. I mówił, że się nie mogli z nim dogadać z kierowcą. Mówię, pierwszy raz się sytuacja zdarza, że mój polski by się tutaj w Anglii przydał, i akurat dzień potem, jak pojechałem, to się nie mógł przydać, bo mnie nie było. Kurczę, ciekawy paradoks, co? Przyjechała przystawka jakaś właśnie w Polsce używana. Była maszyną pokazową, że tam nie ma jakoś strasznie dużo godzin i hektarów przepracowanych. Zobaczymy, czy z którym kombajnem będzie jeździć, ale przypuszczam, że 8900 będzie ją kosił. Takie mam przypuszczenia. A i ostatnio była sytuacja tego typu, że zacisnął się zacisk właśnie hamulcowy. Zablokował na tarcie i o mało kombajn nie spłonął nasz. Nie wspominałem wam jeszcze o tym. Podobno to jakaś typowa usterka dla Lexionów. Operator mówi, że tego nie wyczuł. Że nie dało się podobno tego wyczuć, nie wiem czy to prawda. Ale mało się nie spalił. Chłopak z zewnątrz tutaj jeżdżący ciągnikiem zobaczył, że coś jest nie halo, że się zaczyna dymić, bo tam już plastiki się zaczęło zajmować, a tarcza była biała od temperatury. Że kurczę, mało brakowało, też sytuacja uratował fakt, że to było, bo tam już kawałki plastików z osłon odpadały, zaczynały się palić, ale z racji, że to było był koszony groch, to nie było tego typowego ścierniska jak dla zbóż, a gdzie wcześniej koszona była pszenica, na pszenicy byłoby masakra. No ale na całe szczęście udało się to zażegnać, część już wymienionej. Kombajn sprawny, ale trzeba uważać. Trzeba by kółko przesmarować. I się szarówka zaczyna robić. Mamy tutaj taki jeden problem z kółkiem, który wam zaraz pokażę. Obrazuję. Otóż jednej części nie możemy dostać, przynajmniej tak tutaj szefostwo twierdzi, że nie możemy. A ja im ufam. Trzeba wierzyć i ufać. Ufać! Otóż podobno nie da się dostać. A przynajmniej jest ciężko dostać tutaj dekielek. Przez to ja cały czas muszę orać bez dekielka, przez co łożysko nie jest zasłonięte i dostaje się syf. Już można zauważyć, że są drobne opiłki metalu.
To łożysko i tak już sporo przepracowało. Ono już wcześniej miało luz i piszczało, jednakże ja je przed sezonem rozbierałem, dobrze wyczyściłem, wymyłem, dobrze posmarowałem przy składaniu i zaczęło to fajnie pracować, ale nie spodziewałem się, że będzie pracowało jeszcze tak długo, bo już sporo hektarów się udało wyorać. Drugie łożysko, drugie dwa łożyska, druga para łożysk tak naprawdę, czekaj, bo tutaj idą dwa. Jedno większe, drugie mniejsze. Nie ma luzów dużych. Powiedziałbym, że prawie w ogóle tego luzu nie ma. Więc jest git. Po prostu trzeba obserwować i raz na jakiś czas tego smaru tutaj dołożyć. A dzisiaj rano miałem to zrobić, ale z racji, że tak dużą część czasu poświęciłem na dokręcenie tamtej nakrętki, to już odpuściłem ten temat. Ale teraz wysiadłem, zobaczyłem, że wypadałoby się nad tym pochylić. Tak też uczyniliśmy. Tu nam się już te śruby nie rozkręcają. Na całe szczęście nie. Więc super. Ten obciążnik, powiem wam, że jest wspaniałą sprawą. Bo o tyle nie ma jakoś strasznie dużo miejsca w tej podstawowej skrzynce narzędziowej w Jagierowskiej. Tak tutaj jest miejsca sporo. I zobaczcie, tutaj też macie możliwość dowolnego konfigurowania, jeśli chodzi o wagę, bo tutaj ma dwa pojedyncze obciążniki założone. Można wstawić jeden duży, albo jeden duży i dwa pojedyncze, tak już wtedy naprawdę dobrze dociążyć. Z przodu jest tutaj grawerunek firmy naszej. Więc jest fajnie. Trochę się udało wyorać, nie wiem ile my to dzisiaj zwalczymy. Jeśli tego słupa się wyorze, to będzie dobrze. 19.30. Się zastanawiałem, czy zbyt mało ciśnienia w przednich kołach nie mam, ale te opony są raczej, czy nie raczej, na pewno przystosowane do niskich ciśnień. One też dobrze się spisują właśnie w takich warunkach. Chyba nie ma co się tym przejmować. Trzeba robić swoje. Też delikatnie zmieniłem jedną rzecz. Tutaj dwie śruby są od ustalania pochylenia pługa i tak, kurczę, nie zawsze mi się chciał zagłębiać i wydawało mi się, że on pod delikatnym kątem wchodzi w ziemię, nie takim równym jak powinien. Oczywiście jak już się go opuści, to on się wyrównuje, idzie równo, ale tutaj wcześniej nie było tak i poluzowałem tutaj o jeden obrót i wydaje mi się, że jest teraz też lepiej, bo to najistotniejsze jest, żeby one względem siebie były tak samo wyregulowane. Bo w zeszłym roku na przykład tak nie było, kiedy zaczynałem orki, musiałem to przestawić, a teraz jest tak jak trzeba. Są takie miejsca jak tutaj, że jest twardo, aż pług z ziemi wychodzi. Zwalniam delikatnie, nawet jak trzeba, to go troszeczkę opuszczę do dołu, żeby być pewnym, że on tutaj sobie nie wyskoczy. I tak to się orze na tej angielskiej wsi.
Może pokażę wam, jaka jest różnica w oświetleniu, bo już się zaczyna powoli ciemno robić. Jak widzicie. Co najlepsze, sam obciążnik też ma swoje oświetlenie z przodu i to nie najgorzej wygląda. Bo wygląda to nawet fajnie. I co to jest to oświetlenie LED-owe, co najlepsze. Ale największą robotę robi tutaj oświetlenie właściwe w ciągniku. Czyli pełne oświetlenie LED. Możecie zobaczyć, jaka jest teraz różnica. To jest oświetlenie 360. O. Teraz wygląda to wspaniale. Można całą noc orać. No i spoko, wystarczy tego dobrego na dzisiaj, zwłaszcza że już prawie 22 za 15. Ja już się zawijam na bazę zaparkować traktor. Tam samochód czeka, Land Rover. Jutro też jest dzień i jutro trzeba będzie kontynuować tą walkę. Nierówną, najgorzej jest na poprzeczkach i na ścieżkach. Na ścieżkach jest strasznie ciężko. Puch tak nie chce. Wchodzić w ziemię, no ale nic na to nie poradzimy, trzeba to zaorać. I tyle. Jutro, jeśli się dobrze zepnę. Nie będę tutaj szacował, bo to jeszcze sporo hektarów zostało do zaorania. Także nie gdybie. A my widzimy się najpewniej jutro.